tvpodkarpacie.pl. Polska Razem Jarosława Gowina przedstawiła swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Na czele listy jest Kazimierz Jaworski, Małgorzata Dachnowicz i Tomasz Kloc. Mamy na naszych listach zarówno ludzi bardzo doświadczonych, tutaj najlepszym przykładem jest lider naszej listy, pan senator Kazimierz Jaworski, osoba powszechnie szanowana w całym Podkarpaciu, jak i ludzi bardzo młodych. Być może to będzie najmłodsza lista do Parlamentu Europejskiego. Startujący w wyborach majowych już podczas swojej prezentacji mówili o tym, czym chcieliby zająć się w Europarlamencie. Chciałbym się zająć przede wszystkim reorganizacją rozbuchanej, przerośniętej administracji. My idziemy jako Polska wzorem tej administracji brukselskiej, no i produkujemy nonsensowne ustawy, nonsensowne przepisy, w których szary obywatel gubi się. Rynek lokalny. Uproszczenie przepisów inwestycyjnych, uproszczenie przepisów prowadzenia działalności gospodarczej i przede wszystkim skierowanie tego dużego strumienia pieniędzy, który w tej perspektywie już posiadamy, na konkretne, bardzo konkretne rzeczy, na miejsca pracy, na środki produkcji, szumnie mówiąc, a nie na następne szkolenia, nie na następne programy, nikomu nic nie dające. Zajmijmy się konkretami. Podkarpackie struktury Polski Razem są jednymi z najprężniej działających. Prezes Jarosław Gowin nie obawia się o wynik w eurowyborach w tej części kraju. Wyzwania dla koleżanek, kolegów z Podkarpacia duże, dlatego że to jest region ludzi przedsiębiorczych, ludzi pracowitych, ludzi przywiązanych do polskich wartości. I tutaj nieprzypadkowo nasze ugrupowanie Polska Razem ma tak świetnie zorganizowane struktury. Zbliżamy się już do zebrania tych 10 tysięcy głosów niezbędnych do tego, żeby zarejestrować listy do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci startujący w eurowyborach mają teraz 2 miesiące na to, aby przekonać do siebie. Do urn pójdziemy 25 maja. tvpodkarpacie.pl